Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, myślę, że Państwo intuicyjnie wyczuwają, że tematów do dyskusji na temat tego, co mogą, bo tego nie wiemy, czy tak jest w istocie, ale co mogą, co mogłyby robić obce służby, też z dość przewidywalnego kierunku na terytorium naszej pięknej ojczyzny, nie brakuje. No i dobrze jest zapytać kogoś, kto ma unikatową wiedzę i też taką kontrwywiadowczą intuicję, z czym przeróżne przypadki w ostatnim czasie pojawiające się na terytorium Polski można by wiązać. No, to wiemy na pewno, pani Anno, że rosyjski wywiad werbował Ukraińców w Polsce, najmłodszy miał 16 lat, ale rozumiem, że to jest taka siatka, o której usłyszeliśmy. Co ciekawe, polscy urzędnicy nie informowali o tym, że tam głównie Ukraińcy w tej siatce, zrobił to dziennik Washington Post amerykański, po to, żeby nie denerwować Polaków, tak? Że wśród tych, którzy pracują na rzecz Rosjan, są Ukraińcy, dla których my tak otworzyliśmy podwoje naszego kraju. Tak, to może budzić emocje, bo napływ Ukraińców do Polski był i jest ciągle ogromny. Natomiast ja myślę, że tak dobrze było zacząć od takiej generalnej konstatacji, że wywiad rosyjski był, jest i będzie na terenie naszego kraju obecny. Przez dekady tutaj czuli się jak w domu. Po pierwsze, przez dekady czuli się jak w domu. Po drugie, odcięto im w roku 90 nagle ten swobodny dostęp, co nie zmienia faktu, że w Polsce pozostało bardzo wielu Rosjan czy osób sympatyzujących z tym krajem. I ja myślę, że nie powinniśmy z tego robić jakiegoś wielkiego tematu, że rosyjski wywiad jest zainteresowany naszym krajem. Zawsze był. Jesteśmy też sąsiadami, jesteśmy w dwóch jakby różnych opcjach i politycznych, i militarnych, tak, bo my jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO. Rosja traktuje NATO jako swojego naturalnego przeciwnika, antagonistę i tak było, jest i będzie. Rzeczywiście, mamy taki rok, w którym doszło do spektakularnej ilości zatrzymań właśnie z powodu zarzutu o szpiegostwo. 16 osób, to latami byśmy tyle nie uzbierali. To jest największa w historii siatka, rozbita siatka obcego wywiadu. Tutaj mowa o wywiadzie wojskowym Federacji Rosyjskiej, GRU. Tego do końca nie wiemy, moim zdaniem. Oczywiście, bo mogło być tak przez lata, że kontrwywiad obserwował działania, mógł nawet rozbijać jakieś czy siatki, czy powiązania i o tym po prostu głośno nie mówić. Ja myślę, że fakt, że ten temat jest tak nośny, tak medialny i on jest również nagłośniany przez czynniki rządowe, czyli przez ministra koordynatora, przez wypowiedzi jego rzecznika, czy również przez wypowiedzi ministra Ziobry, który mówi, że zatrzymaliśmy, że ktoś jest szpiegiem, chociaż wyrok nie zapadł, to też jest bardzo ważne, żeby ten przekaz medialny był bardzo precyzyjny. Więc ten przekaz, to dawkowanie nam co miesiąc, co kilka tygodni informacji, że ktoś nowy został zatrzymany, no podbija emocje w społeczeństwie i daje takie wrażenie, o którym pan powiedział, że ten temat jest przytłaczający. Ale tak jak mówię, kierunek rosyjski jest we wszystkich polskich służbach specjalnych kierunkiem najbardziej rozwiniętym. Jesteśmy jako kraj ekspertami w tym kierunku i kraje partnerskie, unijne czy natowskie, często korzystają z naszych rad, czy też zabiegają o jakieś eksperckie oceny w tym temacie. Więc wydaje mi się, że my jesteśmy jako kraj też przygotowani na to, żeby tą opcję rozpatrywać, zwalczać czy jej zapobiegać. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której pan powiedział, ten wiek tych młodych ludzi, bo to 16 lat, prawda? To moim zdaniem wyraźnie pokazuje, że te osoby nie do końca wiedziały w ogóle, w czym biorą udział. No nie oszukujmy się, prawdziwy oficer wywiadu, czy też osoba pozyskana przez wywiad do aktywnej współpracy. Czyli agent. Czyli takiego na przykład, a możemy użyć tak, to może być agent. Jakby to jest najwyższa forma współpracy. Agent to już jest człowiek przeszkolony, doświadczony, co do którego wywiad ma pewność, że będzie w sposób właściwy te zadania realizował. Albo może być też po prostu jakiś zwykły współpracownik, ktoś tam może to przynosi być, jakieś tak. informacje. Zaczynam od takiej współpracy i bardzo często współpracownik wywiadu, czyli osoba taka nie zaangażowana w 100%, może być absolutnie niezorientowana, co robi i dla kogo robi. Bo działania wywiadu ze swojej natury są wysoce wysublimowane. To nie musi być tak, że przychodzi do ciebie oficer wywiadu, mówi to, że chciałbyś pracować dla Federacji Rosyjskiej, dla wywiadu cywilnego SWR na przykład. Wcale nie. Oczywiście, że nie i to jest ostatnia rzecz, to jest ostatni komunikat, który się pokaże. On oczywiście będzie ułatwiał współpracę,
ale w Polsce moim zdaniem wrażliwość na służby rosyjskie jest bardzo duża i wyjście z takim komunikatem do obywatela jak na jakimkolwiek poziomie, czy technicznym, czy do kogoś, kto jest uplasowany wysoko i autentycznie ma dostęp do jakichś wrażliwych informacji, to jest samobójstwo. Wywiad rosyjski w Polsce działa moim zdaniem znacznie bardziej wysublimowanymi metodami, bardzo często działa pod obcą flagą. A właśnie, bo to może być tak, że przychodzi do ciebie obywatelu Polski człowiek, który fantastycznie mówi po angielsku i mówi, no i ja tutaj coś mam wspólnego z Waszyngtonem, czy ty byś nie chciał wspierać jakimiś drobnymi informacjami największych waszych sojuszników Amerykanów, będzie za to jakieś drobne wynagrodzenie. No, chodzi głównie o to, żeby całe NATO było bezpieczniejsze. A tak naprawdę to może być ktoś z Rosji. Oczywiście, że tak. I tutaj Rosjanie nie są naiwni i nie są głupi. Jeśli chcą efektywnie działać w Polsce, wiedzą, że nie mogą przychodzić z flagą rosyjską na plecach. Więc są to moim zdaniem bardzo wysublimowane metody, podejście, tak zwane miękkie podejście, ja to tak nazywam, bo my oczywiście wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni przez filmy, przez różnego rodzaju książki, powieści do tak zwanych ciężkich środków typu szantaż, typu przekupstwo. Ale to są środki, które są tak naprawdę wykorzystywane w ostateczności albo w jakichś takich bardzo nagłych trybach. Dobra współpraca to współpraca układana długotrwale i wywierająca wpływ na emocje współpracownika. I tu jest mnóstwo takich miękkich mechanizmów. To jest wykorzystanie pewnych braków, jakie mamy w swoim życiu. Braku zainteresowania, braków wynikających z niedocenienia w pracy na przykład. Tak? Czyli przychodzi ktoś, kto mi coś takiego proponuje, co sprawia, że ja się czuję lepszy, ważniejszy, bardziej potrzebny. Oczywiście, tak. To są nasze emocje i w emocjach jesteśmy najbardziej zagrożeni. Tam, gdzie czujemy się niedocenieni, tam, gdzie mamy braki, tam się uderza. Dobry oficer wywiadu, podobnie jak oficer kontrwywiadu, najpierw robi rozpoznanie, tak? Z kim ma do czynienia, jakie ta osoba ma słabości, jakie ma potrzeby. I bardzo często jest to proces dla nas kompletnie niewidoczny. Ja w swoich szkoleniach często mam takie szkolenie, które oferuję i widzę, że słuchacze są bardzo zainteresowani właśnie tym, że my jesteśmy bardzo długo nieświadomi tego, że wywiad w ogóle chodzi koło nas. Dokładnie, że się nami interesuje, że rozpoznaje nasze otoczenie, że często zna osoby, które my znamy. To są często środowiska również rodzinne, jakieś miejsce, w którym znajdują się nasze dzieci, więc jest to rodzic innego dziecka na przykład, tak? To oczywiście mogą być ich historie prawdziwe i sfingowane, czyli legendowane, więc jest to element bardzo wrażliwy. Ta historia z tymi młodymi ludźmi, którzy mieli też dokonywać zadań nieszczególnie spektakularnych, tak? Bo tam były komunikaty o robieniu zdjęć, No, na szczęście nie doszło do podkładania jakichś ładunków wybuchowych, bo to też było... Może nie tyle ładunki wybuchowe, co niszczenie torów. Może nie za pomocą... Nie wiemy czym, tak. Przepraszam, że tutaj się zapędziłam. Niszczenie torów to są zadania niewymagające ani długotrwałego przeszkolenia, no ani jakichś takich wysublimowanych działań. To jest pierwsze i dlatego moim zdaniem ta siatka została tak szybko rozpracowana. Oni byli podobno werbowani za pomocą jakiegoś ogłoszenia na Telegramie. To też mogłoby świadczyć, że to były dość tanie aktywa. No w tym sensie tanie, że takie, że to nie jest żaden poważny oficer, który jest tutaj rosyjskiego wywiadu, który jest tutaj na terytorium Polski, tylko mogło to być sterowane z Moskwy. Jak wpadną, to wpadną, a takich mamy tak naprawdę dziesiątki, tak. Co też mogłoby świadczyć o tym, że jest ich więcej. Tak, to też jest taki modus operandi często wykorzystywany przez służby białoruskie. Oni o swoją agenturę nie dbają. Można to przeczytać w wielu materiałach. Był taki okres, kiedy ABW przygotowywało jawne raporty o swojej działalności. 2009-2014, w 2015 roku ukazał się ostatni raport i tam możemy sobie poczytać. Niestety raporty zostały wycofane ze strony ABW, a pod obecną władzą ABW tych raportów nie tworzy już i nie upublicznia. Przynajmniej nie upublicznia, być może tworzy dla decydentów. Ale to jest fajne źródło wiedzy o tym właśnie, że ten kierunek rosyjski, białoruski jest na naszym terenie bardzo silny i jakie są też ich metody pracy i do czego, co ich interesuje i do czego podchodzą. To są oczywiście inne lata. W tej chwili mamy okres konfliktu, okres konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, co też pokazuje, czy to też jest wskazówką, że być może pracę kontrwywiadu krajowego, czy wojskowego, czy cywilnego należy troszeczkę przemyśleć i przeformułować pod kątem właśnie tego rodzaju zagrożeń. Być może mniej wysublimowanych, ale bardziej widocznych, czy też stwarzających taką właśnie niekorzystną atmosferę w kraju, atmosferę zagrożenia. Tak? Okej. Czyli po prostu mówić o tym powszechnie, żeby ludzie byli świadomi tego, że takie rzeczy się
dzieją i że każdy z nas może być potencjalnie jakimś tam obiektem zainteresowania obcego wywiadu białoruskiego czy rosyjskiego w szczególności. Tak, i że to, bo bardzo, ja w swojej pracy zawodowej zajmowaliśmy się również ochroną kontrwywiadowczą polskich urzędników, osób, które mają dostęp do informacji niejawnych. Ja się bardzo często w swojej pracy spotykałam z takim komunikatem od osoby, z którą rozmawiałam, że ale ja nic takiego nie robię, ale ja nie mam dostępu do żadnych tajemnic. Ludzie nie do końca są świadomi, że drobiazgi, z którymi mają do czynienia w swojej pracy, dla obcego wywiadu mogą być częścią składową większej całości. Mhm. Częścią, która pozwoli im dotrzeć na przykład do osoby, która czuje się sfrustrowana, bo taka jest w naszym otoczeniu. Mogę być tylko ogniwem w dotarciu, ale też mogę być w polu zainteresowania, bo będę drogą, drzwiami do kogoś innego, nawet jeśli nie jestem świadomy tego. Albo jestem drogą do kogoś, albo mówię o atmosferze, jaka panuje w pracy, co też pokazuje, jakie to jest miejsce, tak? Czy tam są ścisłe relacje, czy nie? Czy procedury są łamane, czy nie, tak? W danym miejscu. Często się nie dowiemy się o tym publicznie, ale jak porozmawiamy z pracownikiem, no pewnie od pracowników kolei dowiedzielibyśmy się parę rzeczy, jakbyśmy z nimi porozmawiali, że pewne rzeczy nie działają, prawda? I może to być wykorzystane. Dokładnie, i to może być wykorzystane. Możemy też być wykorzystywani czasami do czynności czysto technicznych. Nam się też wydaje, że potencjalnym obiektem zainteresowania wywiadu są osoby, mówiąc już w skrócie, mózgowce, tak, z niesamowitym wykształceniem, z dotarciem do osób decyzyjnych, ale wywiad potrzebuje czasami ludzi do wykonania czynności czysto technicznych, do wykonania zdjęcia, do przesłania. I to może zrobić każdy. Tak. I tutaj właśnie media społecznościowe są niesamowitą przestrzenią do nawiązywania współpracy z takimi osobami. Jest bardzo wiele osób, które chcą się chwalić swoim hobby, tak, przy okazji tych zatrzymań związanych z tymi Ukraińcami, z tą siatką GRU, bardzo dużo pojawiło się informacji o tym, że w Polsce jest mnóstwo fascynatów kolei, linii kolejowych, zdjęć kolejowych. Ja sama osobiście znam dwie takie osoby, w tym jedna jest dzieckiem, nastolatkiem. Tak. I fotografuje i lubi być w pobliżu, tak, zobaczyć jak to przejeżdża, czy jakiś nowy model pociągu, czy nowy model lokomotywy. Tak? Więc to, co z naszej perspektywy do tej pory mogło być zwykłym hobby dla kogoś na takim na przykład telegramie, może być źródłem informacji. I być może zlecający i odbierający zadanie, zlecający zadanie, odbierający zadanie nigdy się nie poznają nawet. A właśnie ta chęć, bardzo taka dzisiaj społecznie akceptowalna też, chwalenia się swoimi hobby, chwalenia się swoimi zainteresowaniami, ale też potrzeba takiego medialnego bycia widzianym, rozgłosu, tak? Rozgłosu, tak? Jedni robią dziewczyny na Instagramie, robią zdjęcia makijażu czy ciuchów, panowie co innego czasami pokazują, tak? Chociaż nie chciałabym tutaj, że to jest tylko zarezerwowane dla mężczyzn. Są też panie, które się fascynują koleją, bez dwóch zdań. Na przykład. Więc to jest taka przestrzeń, która daje niesamowite możliwości. To też pokazuje, jak zmienia się praca wywiadu i jak zmienia się praca kontrwywiadu. Że są te dyscypliny niezwykle dynamiczne, i które ciągle wymagają takiej aktualizacji wiedzy. No właśnie, zawsze będą próbowali być o krok przed nami, przed naszą czujnością, ale spróbujmy sobie wyobrazić, jaki byłby taki zestaw sygnałów, wskazówek, na które powinniśmy być szczególnie wyczuleni, znaczy, bo to wymaga od nas zwykłych, przeciętnych obywateli. Myślę, że Państwo już teraz rozumieją dlaczego. No, jakichś większych pokładów wyobraźni przede wszystkim, prawda? Musimy sobie wyobrazić, że ktoś mógłby te nasze zainteresowania, naszą wiedzę, wydawałoby się zupełnie nie jakąś nie niesamowitą, zwyczajną, jednak do czegoś chcieć wykorzystać. Na co powinniśmy być wyczuleni? Na co zwrócić uwagę, że ktoś może wykorzystywać to, co robimy, to, co wiemy, to, jakie mamy kontakty, to, kogo znamy, do niecnych celów. Mhm. Co by to było? Nie wiemy jeszcze do jakich, ale bo niecnych oczywiście to gdzieś jest tam na końcu tej drogi. Ja zwracam uwagę również w swoich szkoleniach na kilka elementów. Po pierwsze, na osoby, które pojawiają się w naszym otoczeniu znikąd. One zawsze powinny zwracać naszą uwagę znikąd i od razu są bardzo pozytywnie do nas nastawione, przyjacielskie, tak. Bardzo szybko okazuje się, że mają dużą wiedzę na nasz temat. My jesteśmy znieczuleni fascynacją tym, że ktoś chce z nami rozmawiać, że ktoś się nami interesuje, że ktoś trafia w sedno naszych potrzeb. I wchodzimy w tę relację. I bardzo szybko wchodzimy. No i niestety ta samotność w sieci jest niestety takim problemem społecznym dzisiaj nagminnym. Ta też trudność w nawiązywaniu kontaktów bezpośrednich, tylko to nawiązywanie kontaktów przez różnego rodzaju komunikatory czy platformy społecznościowe,
zdrowe, ona dzisiaj jest tą pierwszą, więc to jest ważne, żebyśmy byli czuli na to, że ktoś nagle znikąd zaczyna się nam interesować, że bardzo na przykład chce te nasze materiały pozyskać w takim sensie, że my mamy, wystawiliśmy, nie wiem, jedno zdjęcie, jeden filmik czy serię zdjęć, słuchaj, może masz więcej i wtedy jest to, jak ktoś nam zupełnie nieznany, ktoś, z kim nie budowaliśmy relacji przez dłuższy czas. Kiedyś to budowanie relacji było procesem długotrwałym. Dzisiaj bardzo szybko, właśnie szczególnie przez internet, te hamulce czy te wątpliwości pomijamy i idziemy dalej w tą relację. Wprost proporcjonalnie do liczby lajków, które dokładnie, ta osoba daje pod naszymi zdjęciami. Fascynujemy się tym, że zostaliśmy polubieni, czy fascynujemy się tym, że ktoś naszą publikację opublikował, tak, czy ktoś nas coś pochwalił. Więc to są na pewno takie rzeczy, że w normalnym, jakbyśmy spróbujemy tą relację przełożyć do takiego normalnego świata, realnego. Tak. Offline. Tak, dokładnie. Spróbujmy się spotkać, spróbujmy zobaczyć tą osobę, spróbujmy dowiedzieć się, jaka jest jej motywacja. A jeśli ktoś nam mówi, że też jest fascynantem tego tematu, to spróbujmy po prostu ją sprawdzić. Niech tak? Udowodni. Dokładnie, czy naprawdę ma czym się pochwalić, czy jego fascynacja, czy jej fascynacja ma taką historię jak nasza, tak? I wtedy już sami jesteśmy w stanie zweryfikować na początku, czy coś nas niepokoi. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, największa specjalna służba w Polsce. Największa służba specjalna w Polsce. Zajmuje się, no, jak Państwo słyszą, wewnętrznym bezpieczeństwem, w tym kontrwywiadem, czyli zwalczaniem działalności obcych wywiadów na terytorium naszego kraju. Rozumiem, że coś takiego jak sieć kolejowa w Polsce, czyli ta krytyczna infrastruktura, dlaczego ona jest krytyczna, to dzisiaj czarno na białym widzimy, bo po prostu idą po liniach kolejowych transporty broni dla broniącej się Ukrainy, że to zawsze było w jakimś kręgu zainteresowania BW, żeby wiedzieć, czy to jest bezpieczne. Tak, każda infrastruktura krytyczna, czy to jest transportowa, czy energetyczna, powinna być w zainteresowaniu wewnętrznej służby specjalnej, którą jest właśnie ABW. To jest uplasowane w różnych pionach, bo tak jak pan wspomniał, ABW to nie tylko kontrwywiad, ale to również zagrożenia ekonomiczne i zagrożenia terrorystyczne i zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych, czy ochrona informacji niejawnych jako taka. Tak, modelowo powinno być tak, że w każdej instytucji, która zajmuje się jakąś problematyką krytyczną dla kraju, ABW powinno przynajmniej mieć jakieś służbowe kontakty, które w razie jakichś nagłych sytuacji, albo które też powinny służyć temu, żeby na bieżąco odbierać informacje, czy coś niepokojącego się nie dzieje. Niestety uważam, że obecnie w Polsce ten model nie jest wypełniony prawidłowo. Wynika to między innymi z faktu upolitycznienia instytucji strategicznych dla bezpieczeństwa państwa, czyli osadzeniu na stanowiskach kierowniczych osób, które mają zaplecze polityczne. A nie profesjonalne. Co powoduje, że kiedy przychodzi służba, jest traktowana jako intruz i jest tak próba nawiązania kontaktu jest również traktowana jako wchodzenie z butami w życie polityczne. I ja miałam okazję powiedzieć o jednym przykładzie, który nie będzie dotyczył już publicznie, który nie będzie dotyczył akurat infrastruktury krytycznej, ale ja miałam w życiu zawodowym sytuację, w której potrzebowałam porozmawiać z pracownikiem Kancelarii Sejmu. I jako oficer kontrwywiadu, ponieważ widzieliśmy tam jakieś kontakty, które uważaliśmy za niewyjaśnione, chcieliśmy to wyjaśnić, i kierownictwo Kancelarii Sejmu pod obecną władzą nie wyraziło zgody na przeprowadzenie takiej rozmowy. I to niestety zdarza się często. Kiedy przychodzi funkcjonariusz Polskiej Służby Specjalnej, słyszy, że ale my tu nie widzimy żadnych nieprawidłowości. Ale proszę. Nie od tego oni są, to wy dokładnie, jesteście tak. Od tego. Więc ja uważam, że należy wzmocnić relacje i pozwolić pracować służbom bez takiej paniki, że służby mieszają się do polityki. Bo służby do polityki wmieszali politycy. Służby same, czy funkcjonariusze realizujące czynności operacyjne, rozpoznawcze, to nie jest ich hobby, żeby rozpracowywać polityków. Oni są od czego innego i należy im otworzyć drzwi, żeby mogli realnie pracować. No a zwłaszcza, że obce wywiady, mówiąc ogólnie, są zainteresowane, żeby być obecne w polskiej polityce, więc nasi urzędnicy powinni być zainteresowani tym, żeby nasze służby, które zwalczają obcy wywiad, też były w tej polityce obecne w taki sposób, żeby zabezpieczały tych polityków, walcząc z obcym wywiadem po prostu. No to... Dokładnie. Ta relacja między służbami a politykami, czy między środowiskami politycznymi, czy między również spółkami państwa strategicznymi obsadzonymi z klucza politycznego, żebyśmy tą politykę odłożyli na bok i zajęli się merytoryczną pracą.
To jest moim zdaniem kluczowe przesłanie i ja tak rozumiem również odpolitycznienie służb, jako postawienie na merytoryczne działania, a nie zajmowanie się polityką i jakby ukierunkowywanie pracy służb tylko tam, gdzie partia rządząca widzi swój interes. Potrzebne jest merytoryczne podejście, potrzebni są specjaliści po prostu, ludzie, którzy wiedzą, co mają robić i jak mają robić. Mamy teraz takie wzmożenie przeróżnych informacji, które mogą sprawić, że państwo czują pewien niepokój, no przede wszystkim ta kolej, no bo kolejne te komunikaty Radio Stop pojawiły się i to wczoraj na przykład do godziny 13 w 4 województwach, łódzkim, mazowieckim, opolskim, pomorskim odnotowano nieuzasadnione użycie sygnałów Radio Stop. O tym mówi sama spółka, która zarządza infrastrukturą kolejową w Polsce, spółka PKP PLK. Łącznie 25 pociągów zostało zatrzymanych. No i teraz pytanie, czy, no bo wiemy też, że takich chyba w ubiegłym roku takich sytuacji było chyba 400, wcześniej chyba było 600, to się zwyczajnie dzieje, no ale mamy teraz wojnę za naszą granicą, mamy tę mamy wykolejenie pociągów, które może być przypadkową koincydencją, statystyka niebywała, że w jednym dniu się wydarzyło dużo takich incydentów. Teraz ten Radio Stop gdzieś tam w tle pojawia się w tym nadawaniu radiowym hymn Federacji Rosyjskiej, co też może nam coś podpowiadać. Coś jest na rzeczy, czy to jest tylko wyłącznie jakiś taki zbieg okoliczności, czy mówienie o czymś, co i tak się działo, ale kiedyś nie mówiliśmy i nie zwracaliśmy uwagi? O, to jest, ta końcowa konstatacja jest bardzo słuszna, ale ja bym zaczęła od takiej być może ciekawostki. To znaczy żadna służba wywiadowcza nie zostawia podpisu na swoim działaniu. Bo to nie byłoby profesjonalne działanie wywiadu. Wywiad ma być niewidoczny, nawet jeśli wyrządza szkodę drugiemu państwu, to w taki sposób, żeby nie można było z tym tego jednoznacznie zweryfikować. Więc ten hymn na końcu jest dla mnie sprawą bardzo niejasną. Mhm. Nie wyobrażam sobie, żeby tak profesjonalne służby jak służby rosyjskie zostawiły po sobie taki podpis. Tu byliśmy, dokładnie. I to nasza robota. Tak, bo to by było kompletnie nieprofesjonalne. Ale to jest taka moja osobista uwaga w tym temacie. A wracając do meritum. Jak pan słusznie wspomniał, te incydenty z naruszeniem tego sygnału bezpieczeństwa Radio Stop, mieliśmy w Polsce już od lat. Wszyscy wiedzieli, że to jest kłopot. Podobno łatwo się to robi. Dokładnie. Właśnie, druga sprawa. Łatwo się to robi. Jakieś urządzenie ze 100 zł może emitować. Czyli przeciętnie każdy radioamator może wysłać w Polsce taki sygnał. To ja mam pytanie. Co przez te lata zrobiło kierownictwo PKP, Ministerstwo Transportu w tym, żeby taka opcja została zlikwidowana? Dlaczego przez te wszystkie lata nie podjęto decyzji? Dlaczego, o czym dowiedzieliśmy się z mediów w ostatnich dniach, ten system cyfrowy, który miał łączności kolejowej, nie został wprowadzony w Polsce? A zwłaszcza, że no bo jakby nam, przeciętnym obywatelom, może brakować wyobraźni, dlaczego to może być niebezpieczne, ale ci, którzy się tym profesjonalnie zajmują, czy to w PKP, czy to w ABW na przykład, powinni o tym wiedzieć. Szczególnie, jeżeli takie sytuacje działy się w roku ubiegłym, 2022, kiedy już wojna trwała. No już łatwo było połączyć te dwa fakty, że to łatwo można zrobić. My przewozimy dużo wojska, dużo sprzętu dla Ukrainy. Trwa wojna, więc a incydenty się dzieją. Można by te kropki łatwo połączyć. Ja przeciętny obywatel niekoniecznie, ale ci, którzy się tym zajmują, powinni wyciągnąć wnioski. No, jeżeli przeciętny obywatel może, to tym bardziej ci, którzy sprawują ważne stanowiska, bo od nich wymagamy też wiedzy i doświadczenia. Więc moim zdaniem zawalili ci, którzy za to wszystko odpowiadają. I to, że dzisiaj to jest tematem tak medialnym, no to na to nakłada się kilka kwestii. Nakłada się to, że właśnie mamy konflikt za granicą, więc czujemy się bardziej zagrożeni. Nakłada się kampania wyborcza pod hasłem bezpieczeństwo, tak? Jedna partia komunikuje nam, że bezpieczeństwo jest bezpieczna dla niej... Bezpieczna przyszłość Polaków. Dokładnie, że bezpieczeństwo jest dla niej najważniejsze, a przez tyle lat partia rządząca, która to nominowała obecnego przecież prezesa PKP Cargo. Czy PKP PLK przede wszystkim. Tak, dokładnie, ale wszystkich spółek, bo to są spółki z udziałem Skarbu Państwa, więc partia rządząca ma wpływ na obsadzenie tych stanowisk. Więc jest pytanie, dlaczego ci politycy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo infrastrukturalne, bezpieczeństwo kolejowe, dlaczego nic z tą sprawą do tej pory nie zrobili? Jakbym gdzieś chciała szukać winnego, to prawdopodobnie zadałabym pytanie, czy tam nie należy. No to ja zapytam w taki sposób, czy to jest możliwe? Może tak, choć byłoby to niezwykle chyba nieprofesjonalne, ale czy to jest możliwe, że w tej chwili w Polsce, ponieważ trwa kampania wyborcza, ponieważ mamy tego rodzaju, a nie inne rozłożenie akcentów w tej kampanii i takie, a nie inne hasła się pojawiają, czy to jest możliwe, że służby
że słyszymy o tym dlatego i upublicznia się te informacje, sprawiając takie wrażenie niebezpieczeństwa, zagrożenia, jakiejś wzmożonej aktywności naszych wrogów czy nieprzyjaciół, że to jest trochę na użytek polityków, robione celowo? Upublicznianie tego albo stwarzanie takiego wrażenia? Każdy wytrawny analityk wywiadu albo wytrawny analityk kontrwywiadu, jakby poskładał wszystkie te klocki razem, to zadałby sobie również takie pytanie. I to pytanie, które pan zadaje, to jest pytanie właśnie przyczynowo-skutkowe. Tak, widzimy kilka sytuacji i zastanawiamy się, dlaczego komuś do tej pory nie zależało na tym, żeby te systemy działały bezpiecznie, dlaczego przez te wszystkie lata, kiedy były pieniądze, kiedy były przetargi, nie zostały one doprowadzone do końca. Szczególnie, że jesteśmy pod presją wydarzeń, tak? Tak jak powiedziałam wcześniej, uważam, że to, że po pierwsze polski rząd wiedział, że konflikt na Ukrainie wybuchnie, że będzie wojna. Przed wybuchem. Przed wybuchem. Tego dowiedzieliśmy się od służb amerykańskich. To jest informacja powszechna. Amerykanie o tym powiedzieli. Rząd polski też się przyznał, że o tym wiedział, tak? No, nieoficjalnie wiemy też, że nasze służby, te najbardziej profesjonalne, też miały takie dokładnie informacje. Mamy przecież wywiad, który działa mocno na wschód i on też na pewno takie wnioski mógł wysnuć, tak? Więc dlaczego żeśmy się nie zaczęli przygotowywać do tego procesu i dlaczego w trakcie trwania już tego całej tej sytuacji wojennej pewne działania nie zostały zdynamizowane? Bo doniesienia medialne, no ja dokładnie nie wiem, ale doniesienia medialne pokazują, że ten proces wprowadzania tego systemu cyfrowego na kolei, on nawet on nie przyspieszył, on zwolnił. Mhm. Więc to jest pytanie, które należy zadać publicznie. Czy rzeczywiście to, co pan powiedział, komuś jest na rękę, żebyśmy się nie do końca czuli bezpiecznie? To jest straszna konstatacja, tak. Konstatacja, ale to jest taka straszna putinowska metoda. Od lat wiemy, zresztą za PRL-u w Polsce mieliśmy podobną sytuację. Szukanie wroga zewnętrznego, że on jest winien za wszystkie nieszczęścia, które panują w kraju, jest bardzo łatwą wymówką. To prawda. Wymówką. O jedną rzecz jeszcze chciałem zapytać, bo to infrastruktura krytyczna, kolej to jedno, ale my słyszymy w ostatnich dniach inne zagrożenie i zaczynam sobie wyobrażać, co by mogło wynikać z tego, gdyby to nie byłaby kwestia przypadku czy awarii. Myślimy o wodociągach i o bakterii Legionella, która pojawiła się szczególnie na Podkarpaciu. Zbiera śmiertelne żniwo, pewnie około 150 osób zakażonych. Już chyba kilkanaście osób straciło życie w wyniku zatrucia tą bakterią, która wywołuje ostre zapalenie płuc. No i teraz dlaczego pytam o to byłego oficera kontrwywiadu? No bo tam się pojawiło rutynowe, jak słyszymy, śledztwo, czy obecność ABW, żeby się przyjrzeć, co tam się tak naprawdę działo. I teraz natychmiast nam się zapala taka lampka, nam naiwnym, czy obywatelom zupełnie laikom w tej sprawie, no bo to jest fantastyczne narzędzie dla naszych nieprzyjaciół, wodociągi. To też jest infrastruktura krytyczna. Tak. Wodociągi, elektrownie, to wszystko jest infrastruktura krytyczna. Gdyby ktoś tam chciał zrobić krzywdę, to mógłby wziąć na celownik wodociągi. No tak, tylko już wiemy, że legionalna to jest bakteria, która jest cały czas obecna w wodzie, tak? Tak, w tych rurach ona tam siedzi. Dokładnie. Wiemy również, że zostały przeprowadzone badania na terenie Rzeszowa i rzeczywiście wykryto w niektórych miejscach to stężenie, tak? Więc nikt nie, żadne dochodzenie, żadne śledztwo, żadne ustalenia nie wykazały, że to był wpływ czynnika zewnętrznego. A ja się dzisiaj dowiedziałam, że Polska jako kraj nie wprowadziła dyrektywy unijnej dotyczącej właśnie stanu czystości wody. I to jest pytanie, to jest informacja, którą dzisiaj rano czy wczoraj wieczorem można już było w mediach wyczytać. Więc tu znowu jest pytanie, dlaczego ten, kto odpowiada za wprowadzenie tej dyrektywy, tego nie zrobił. Podobno już jest postępowanie wobec naszego kraju, że ta dyrektywa nie została do tej pory wprowadzona. Być może wprowadzenie tej dyrektywy zapobiegłoby tego rodzaju incydentom. Oczywiście komunikat medialny, że ABW się tym zajmuje, czy z ABW zostało wysłane do ustalania tego, no jest takim komunikatem, który moim zdaniem troszeczkę podkręca napięcie i podkręca temperaturę wokół tego tematu. Ja tego może nie jestem uprawniona powiedzieć, że to nie było potrzebne, ale są instytucje w państwie, które za te tematy odpowiadają. Mają do tego narzędzia, mają do tego laboratoria i mają do tego testy. Oczywiście oficer ABW może pójść i porozmawiać z urzędnikiem. To powinno być w nadzorze lokalnej delegatury ABW i to jest oczywiste. Natomiast ABW nie jest instytucją, która może taki problem rozwiązać. Oczywiście, gdyby doszło do pozyskania informacji, że brały w tym udział osoby trzecie, już szczególnie podejrzenie, że był to ktoś z zagranicy, wtedy ABW byłaby instytucją jak najbardziej do tego dedykowaną. Natomiast ja bym nie chciała, żebyśmy mieli taką sytuację,
jak w początkach lat 90., kiedy UOP był służbą od wszystkiego, jak nie było wiadomo, komu wyrzucić zadanie, to wrzucaliśmy to do UOP-u. Dzisiaj już rozwinęło się państwo demokratyczne, mamy mnóstwo instytucji odpowiedzialnych i za czystość wody, i za bezpieczeństwo obywateli na poziomie podstawowym. ABW jest służbą o wysoko wysublimowanych zadaniach i dobrze by było, żeby się tych zadań trzymało. Jak będziemy ABW wysyłali wszędzie, to i społeczeństwo będzie czuło się zaniepokojone i ABW nie będzie mogło prowadzić swojej rutynowej pracy. Apelujemy zatem, proszę państwa, o roztropność, o rozsądek, ale także o spokój, no i o większą dawkę wyobraźni. To jest pewna odpowiedzialność chyba, która powinna towarzyszyć nie tylko urzędnikom, tym, którzy trzymają stery państwa w strukturach lokalnych czy centralnych, ale każdy obywatel w dobie wojny powinien być chyba bardziej uwrażliwiony na pewne tematy i pewne zjawiska, o czym opowiadała major Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję.